Już niebawem 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteśmy przed budynkiem Polkowickiego Centrum Animacji, gdzie mieści się sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Polkowicach. Stąd 13 stycznia o godzinie 9 wyjdzie na ulicę naszego miasta 70 wolontariuszy, którzy będą kwestować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwają ostatnie przygotowania do wielkiego finału. Z tyłu dziewczyny przygotowują puszki, które otrzymają wolontariusze. Oprócz tych puszek będą również mieli identyfikatory. Pamiętajmy, że tylko tym osobom wrzucamy pieniążki, a przypomnę, że w tym roku gramy i zbieramy środki dla dzieciaków oraz dla polepszenia bytu osób starszych. Jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to na pewno koncerty. Startujemy tu w kinie o godzinie 13, kończymy przed godziną 20, wstęp za symboliczny wrzut do puszki. Wystąpi m.in. Huden, Malina, Depozyt i zespół Expensive. Serdecznie zapraszamy. A w Polkowickiej Art Gallery w godzinach od 12 do 20 odbędzie się kiermasz gadżetów przekazanych przez sponsorów. Zapraszamy m.in. do zakupu atlasu samochodowego z podpisem Krzysztofa Hołowczyca, kufli z zeszłorocznej Barburki czy koszulek z podpisami polkowickich koszykarek. Zapraszamy Was również na wielkoorkiestrowe aukcje. Do wylicytowania m.in. wyjazd na narty z burmistrzem Polkowic Wiesławem Wabikiem, zjazd w czeluście kopalni ZG Rudna, czy gadżety przekazane przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pamiętajcie, każda złotówka jest dla nas bardzo ważna. Galeria Rynek 26 również przyłącza się do akcji Jurka Owsiaka i zaprasza na specjalną edycję cyklu Na Wysokich Obcasach pod hasłem Mini Targi Ślubne. Między godziną 15 a 18 za symboliczny wrzut do puszki będzie można skorzystać z niesamowitych porad profesjonalnej organizatorki ślubów, stylistki sukien ślubnych, stylistki fryzur ślubnych oraz dekoratorki ślubnej. Zapraszamy wszystkich narzeczonych, którzy mają jeszcze mnóstwo pytań dotyczących organizacji ślubu. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy także na turnieje. O godzinie 10 w Ośrodku Kultury odbędzie się otwarty turniej szachowy. O godzinie 12 w Szkole Podstawowej nr 1 zapraszamy na turniej tenisa stołowego. Natomiast w gimnazjum nr 2 odbędzie się turniej piłkarski w ramach Ligi Halowej prowadzonej przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy. Gospodarzem spotkania jest Klub Sportowy w Polkowicach. Zapraszamy serdecznie. O 20 tradycyjnie w Kapełku do Nieba. Zapraszamy! Oj się będzie działo! Pierwszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Polkowicach są Gmina Polkowice oraz Polkowickie Centrum Animacji. Pomagają nam Bank Zachodni WBK, MCKK w Lubinie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, KGHM Polska Miedź SA, Zakłady Górnicze Rudna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Aquapark Polkowickie, Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne, Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Straży Miejskiej, PSS z Połem Lubin, Restauracja NN, Klub Sportowy Polkowice, Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie, Miejski Klub Sportowy Polkowice, HDK Zakłady Górnicze Rudna Polkowice, TKKF Olimp Legnica, Salem Akademia Nurkowania, Aqua Hotel, Hurtownia Stępień, Cukiernia Walerian Horbas, Pizzeria Magnolia, Pizzeria Verona, Sitech, MKS Tenis Stołowy Polkowice, Klubokawiarnia Magiel. Wszystkim gorąco dziękujemy.